Czwarta edycja turnieju Jaga Cup, który my organizujemy jako rocznik 2000, drugi raz na stadionie miejskim, za co bardzo dziękujemy miastu. Jak wam poszło? Udało nam się wygrać, choć myślę, że nie to jest najważniejsze. Ważne, że spotkaliśmy się z silnymi zespołami z Mińska, z Wilna, z którymi raz wygrywamy, raz przegrywamy. Dzisiaj udało nam się wygrać ten turniej. Jesteśmy zadowoleni, ale po prostu pracujemy dalej. No właśnie, powiedz, jak w skrócie wyglądały te mecze z przeciwnikami, z kolegami z innych też krajów? Wczorajszy dzień nasz bardzo dobry, mimo jednej właśnie przegranej z Mińskiem, ale mecz bardzo dobry w naszym wykonaniu, ale jak to w dziecięcej piłce bywa, jakieś trzy błędy i przegraliśmy ten mecz. Dzisiejszy dzień może trochę ciężej, bo chłopcy są zmęczeni, zresztą inne zespoły też, ale udało nam się wygrać cztery mecze i mamy pierwsze miejsce. Jak te twoje talenty wzrastają, zaskakują pozytywnie, negatywnie, tak z roku na rok, w kolejnym roku? To znaczy, patrząc na warunki polskie, to zaskakują pozytywnie. Tydzień temu byliśmy w Holandii, gdzie graliśmy z naprawdę czołówką europejską i tam zaskoczyły negatywnie, bo jesteśmy daleko, daleko za Europą, ale staramy się je ugonić. Skąd to może wynikać właśnie, system szkoleniowy, sito, które te kraje pewnie najczęściej mają bardzo ogromne, a wy tak naprawdę to wybieracie z dosyć małej ilości tych młodych zawodników? Tak jest. Myślę, że pierwszy powód to selekcja. Jeżeli my wybieramy z 200 zawodników, daj Boże, no to taki Ajax pewnie wybiera z 2000 albo z 3000 i myślę, że już na starcie jesteśmy bardzo daleko. Tam na turnieju w Holandii organizator powiedział, że z tych zawodników, którzy tam grali, 1% będzie grał w piłkę w Europie. U nas pewnie paru chłopców będzie grało w ekstraklasie, może, miejmy nadzieję. No i to też świadczy o naszym poziomie.